Dzień dobry, Rafał Betlejewski, pracownia Betleja. Ze mną Rafał Kulpiński. Dzień dobry. Mój towarzysz, partner. Stary koń stary na biegunach. Wyliniały. Dzisiaj dzień szczególny, jutro dzień wszystkich świętych, święto zmarłych, jak to się mówi kolokwialnie. Zanim przejdziemy do tematu, o którym chcielibyśmy porozmawiać, czyli o czymś, co może brzmieć tak kontrowersyjnie, ale co chcielibyśmy nazwać polską nekrofilią symboliczną. Zaraz wyjaśnię, o co może mi chodzić. Ty byś chciał nazwać. Ja bym chciał nazwać polską nekrofilią symboliczną. Chciałbym podziękować serdecznie wszystkim, którzy subskrybują ten kanał. Wiem, że sukces na YouTubie liczy się w setkach tysięcy subskrybentów, czy przynajmniej w dziesiątkach tysięcy. W setkach tysięcy złotych. Zarobionych. 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 Nasz kanał na razie albo ma wydanych. 820 subskrybentów, co może nie jest liczbą oszałamiającą, ale wszystkim tym osobom bardzo dziękujemy. Dziękujemy za słowa poparcia oraz za te łapki w górę, których ciągle jest jeszcze może za mało. Mam nadzieję, że to się zacznie zmieniać i będziemy mieli coraz większy procent łapek w górę w stosunku do łapek w dół. O to nam chodzi. Jeżeli oglądacie teraz ten film, nie zapomnijcie, żeby dać taką łapkę w górę oraz żeby pokazać ten kanał komuś innemu, bo być może nie wszyscy wiedzą, że można oglądać Betlejewskiego i Kulpińskiego na ekranach YouTube'a, do czego serdecznie zachęcam. Teraz natomiast przejdziemy do omówienia tematu na dzisiaj, czyli symbolicznej nekrofilii polskiej albo polskiej nekrofilii symbolicznej. Jutro ten dzień, w którym udajemy się na cmentarze. Czy ty też idziesz? Nie. Dlaczego? Ja nie jestem z Warszawy, więc wszystkie groby, które są, są poza Warszawą, moje. Natomiast zmarłych ze strony mojej małżonki wizytowaliśmy wcześniej po prostu, żeby uniknąć tłumów. A lubisz to święto, czy nie? Nie, bo ono mi się kojarzy, wiesz co, z zimnem, z taką pogodą bardzo nieprzyjemną, z takimi jakimiś dużymi tłumami na cmentarzach, z korkami wokół, więc w pewnym sensie nie. A z drugiej strony, jak myślę sobie o zapadających ciemnościach i wszystkich tych cmentarzach kolorowo rozświetlonych, to budzi we mnie jakieś takie skojarzenia bardzo... Powiedziałbym nawet pozytywne, no, takie przyjemne doznania. Jest coś doznania takiego w tej atmosferze święta, jest, jak się pójdzie coś, wieczorem na, tak. Jak się pójdzie wieczorem jest na to niezwykle unikalne. I widzi się tych wszystkich ludzi, którzy tak przemykają pomiędzy grobami rozświetlonymi. Ja na przykład kiedyś byłem w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, na cmentarzu, który jest na takich wzgórzach ponad kościołem. Bardzo to ładnie wygląda. Piękny cmentarz jest w Krakowie. Bardzo ładnym cmentarzem jest cmentarz w moim rodzinnym mieście, czyli w Sopocie, muszę ci powiedzieć. Też położony na wzgórzach morenowych, chodzi się trochę w górę, w dół. Wszystko bardzo ładnie wygląda i tak dalej, i tak dalej. Ale... W Grudziądzu na przykład cmentarz jest koło toru żużlowego. I słuchać te... I słuchać trening podczas tego, wiesz, tu z jednej strony masz pogrzeb, a tu słuchać trening motocyklistów. No ale motocykliści dość często wybierają się na cmentarz, niestety. Tak, tak. Więc być może coś w tym jest. Natomiast odbijając się trochę od tego święta, które wydaje nam się bardzo fajne, przynajmniej mi wydaje się bardzo fajne, ja lubię pójść zapalić świeczkę, lubię też pójść położyć kamyczek na cmentarzu żydowskim w Warszawie na przykład, który jest też bardzo pięknym cmentarzem, a rzadko odwiedzanym, do czego zachęcam. Chciałbym bardziej odnieść się do tego, o czym powiedziałem wcześniej, czyli o zjawisku nekrofilii narodowej, takiej narodowej nekrofilii symbolicznej. Otóż, drogi Rafale, na potrzeby tej rozmowy zrobiłem sobie krótki research i przypomnienie tego, czym jest nekrofilia. Okazuje się, że nekrofilia pochodzi od greckich słów nekro, czyli martwy, i filia, czyli zamiłowanie. Miłość do trupa, do czegoś martwego. Ten zwrot, nekrofilia, to słowo, pojawiło się gdzieś pod koniec XIX wieku w odniesieniu, słuchaj, do François Bertranda, który był słynnym francuskim nekrofilem. To był sierżant wojska napoleońskiego, który wykopywał trupy na cmentarzach i poprzez albo podczas dzielenia oddzielania członków na przykład, albo cięcia tych ciał na fragmenty,
masturbował się. Ten przypadek został opisany w literaturze i na jego podstawie... Czyli jak jedną ręką ciął, a drugą się masturbował? Nie, najpierw ciął trupy, a potem po dokonaniu tego rodzaju czynności masturbował się. Nie wiem, czy tak się różnicowało, nie? No, specjalnie. Tak. Zresztą, żeby było śmieszniej, albo straszniej może, mieliśmy swojego słynnego polskiego nekrofila, który nazywa się Edmund Kolanowski i działał w latach 70. i 80. w okolicach Poznania. Wyobraź sobie, że Edmund Kolanowski wykopywał trupy z grobów, świeżych grobów, lub też kradł trupy z kaplic cmentarnych. To były kobiety, po czym, uważaj, wycinał im genitalia. Nie jestem nawet sobie w stanie wyobrazić, jak to można zrobić, ale wiesz, męskie genitalia wydaje się dość łatwo jest obciąć, ale wyciąć kobiece genitalia to już jest czynność dużo bardziej wymagająca, jak sądzę. I Edmund Kolanowski, słuchaj, zabierał te wycięte genitalia do domu, gdzie tworzył manekiny ze szmat. Tym manekinom wszywał owe genitalia i dopiero wtedy odbywał z nimi stosunki płciowe. Wyobrażasz sobie coś takiego? To się nazywa fetyszyzm. Jak zacząłeś o tym opowiadać, to oczywiście mam to przed oczami. No tak. Zawsze tak, zadać mi takie pytanie, wyobrażasz, najpierw mówisz coś strasznego, a potem się nie pytasz, czy ja sobie to wyobrażam. To jest taki rodzaj tortury, wiesz, sadyzmu po prostu. To jest taki rodzaj sadyzmu psychicznego. To jest z Poznania łapka w górę. Właśnie. W związku z panem Kolanowskim, bo musiał to być ciężki okres dla miasta. Edmund Kolanowski, wyobraź sobie, został schwytany przez policję po tym, jak dokonał... Przez milicję, tak? Wtedy przez milicję. Mhm. Po tym, jak dokonał wielu takich aktów, budzących powszechną zgrozę. Mhm. Posunął się także do morderstw. Zabijał kobiety, między innymi zabił jedną kobietę na Wawrze Warszawskim. Wyciął jej genitalia i zabrał jej, uważaj, w siatce plastikowej, przewiózł je pociągiem do Poznania, gdzie wszył je do manekina i wtedy odbywał z tymi genitaliami stosunek płciowy. Edmund Kolanowski wyznał to wszystko na wizjach lokalnych, po czym już na sali sądowej odwołał swoje zeznania, twierdząc, że został do nich przez milicję zmuszony. Niemniej sąd nie dał Kolanowskiemu wiary i skazał go na karę śmierci, zresztą wielokrotną karę śmierci, którą się da wykonać tylko raz. I kara śmierci została na nim wykonana w 1986 roku, słuchaj. To był jeden z ostatnich ludzi, który został skazany, który został zabity w imieniu prawa w Polsce, bo ostatnia kara śmierci w Polsce została wykonana w roku 1988. Ciekawostka, że w latach 90. było moratorium na wykonywanie kary śmierci, gdyż kara śmierci cały czas była przewidziana kodeksem karnym. Można było ją zasądzić, aczkolwiek nie można było jej wykonać, gdyż było takie moratorium, po czym pod koniec lat 90. przy zmianie kodeksu karnego w Polsce zniesiono karę śmierci w ogóle, a uważaj, już w 2013 roku Polska przystąpiła do międzynarodowej konwencji, która znosi karę śmierci w ogóle, to znaczy także w przypadku wojny. I zgodnie z polskim prawem w tej chwili Polska czy polscy żołnierze nawet w sytuacji wojennej nie mogą wykonać kary śmierci, czy to na własnym żołnierzu, na przykład za dezercję. Za dezercję, tak. Czy też na... Czy za kolaborację. Za kolaborację, czy też na złapanym przeciwniku, który dokonał jakiejś takiej czy innej zbrodni wojennej. Czyli kary śmierci w Polsce nie ma w ogóle, aczkolwiek są głosy, które żądają przywrócenia kary śmierci. Są takie organizacje prawicowe czy partie prawicowe, które uważają, że kara śmierci powinna w Polsce nadal funkcjonować. Taką partią jest na przykład Prawo i Sprawiedliwość, które cały czas przebąkuje, albo inaczej, od czasu do czasu przebąkuje o tym, żeby karę śmierci przywrócić w Polsce. Natomiast wymagałoby to wtedy zerwania konwencji międzynarodowych i w zasadzie chyba w jakimś sensie wyjścia ze struktur Unii Europejskiej przez Polskę. Czy to jest problem? No wydaje mi się, że to jest jednak dość poważny problem prawno-organizacyjny, ale to jakby jest na inną rozmowę. Wracając teraz do tej symbolicznej nekrofilii narodowej, czy polskiej nekrofilii. Zauważ, że polska kultura, ten tak zwany, jak ktoś mówi mądrym językiem, dyskurs, nie? Czyli rozmowa, publiczna rozmowa w Polsce jest wypełniona trupami. Mam też takie wrażenie bardzo często, że wiele osób w Polsce chciałoby widzieć w siebie ofiarę albo przedstawić się jako ofiarę. To jest taki generalny, mam wrażenie, trend, jeżeli chodzi o Polskę.
I teraz trup, czyli ta ostateczna ofiara, to jest dowód na naszą moralną słuszność. Znaczy, jeżeli po swojej stronie mamy trupa, to znaczy, że jesteśmy po właściwej stronie. To zwycięstwo, w której to my zadajemy śmierć, zawsze było dla Polaków niepokojące, albo może nie zawsze, nie wiem, czy było tak zawsze, ale we współczesnej kulturze polskiej jest dość niepokojące. Polacy nie lubią stawać po stronie tych, którzy zadają śmierć, natomiast dość dobrze odnajdują się w rolach ofiary, kiedy śmierć jest zadawana nam. Zauważ, że... Trochę wrażenie jednak odwracanie tego trendu. Że on się odwraca, tak? Tak. Sorry, bo moje myśli wciąż krążą wokół wyczynów pana Kolanowskiego. Więc mogę być trochę nieskładny, ale no bo jednak wiesz, koszulki z hasłami śmierć wrogom ojczyzny, my jako ci, którzy powstrzymamy falę śmierci islamską, to my jesteśmy jednak i niekoniecznie jest tu mowa znowu o ofiarach naszych w słusznej sprawie, a raczej jako tych, którzy będą zwycięzcami tego. Ale masz takie wrażenie, że to jest taka pewna siebie postawa, czy to jest raczej postawa straceńcza? Mam wrażenie, że ta postawa straceńca przestaje być dla wielu, przynajmniej młodych Polaków, atrakcyjna. No, jakkolwiek ona była wcześniej, wydaje mi się, taka dosyć ciekawa i nęcąca, bo taka jest nasza historia. No, okay. Nasza historia przez wiele lat usłana jest trupami. Zaraz wrócimy do tego, bo to jest ciekawy wątek. Zresztą przypominając sobie nie mogę teraz kontynuować. O zjawisku... Nie, proszę bardzo. Program oczywiście, kontynuuj. Więc ja się dostosuję, ale teraz to już zapomniałem. Znowu wróciłem do pana Kolanowskiego i myślę sobie, ciekawe, jak on jechał tym pociągiem do tego Poznania z tą reklamówką, co on zamówił w Warsie na przykład. Ciekawe. I o czym rozmawiał z ludźmi, którzy razem z nim paszowali. Aczkolwiek, parówkę. Jeżeli już o tym mówisz, to są relacje, że zawartość torby pana Kolanowskiego była niezwykle cuchnąca, co można sobie wyobrazić. Czyli mogli go do Warsu nie wpuścić. Wracając do rozmowy. Tak. Wiesz co? Jednym z takich wątków poruszanych przez psychiatrów, którzy opisują nekrofilię, jest obserwacja, że nekrofilia towarzyszy dość niskiej ocenie własnej wartości. Prawda? Znaczy mężczyźni, którzy, bo to najczęściej mężczyźni, którzy mają popęd nekrofilny, zauważ, że popęd nekrofilny może także występować w takiej sytuacji, kiedy ty chcesz od partnerki, by ona udawała trupa. Mhm. Czyli na przykład jest taki sposób jakby uprawiania seksu, że kobieta się nie rusza, prawda? Albo udaje, że śpi, albo udaje, że no właśnie, że nie żyje i partner z nią współkuje wtedy. Pozdrawiamy wszystkich tak współkujących. Pozdrawiamy wszystkie dziewczyny, które się nabrały. Szacunek. No właśnie. Do czego zmierzam? To tak. Niskie poczucie własnej wartości jest tak. Elementem nekrofilii. I teraz zastanawiam się, czy można zrobić taką korelację. Poczekaj, do końca zdania. Czy można zrobić taką korelację, że niskie poczucie wartości, które moim zdaniem towarzyszy Polakom w ogóle, jest związane właśnie z popędem do trupa, do ofiary, do masakry, inaczej mówiąc, do tego, że my zostaniemy zabici. I zastanawiam się, czy jeżeli mówimy o tej inwazji islamskiej na Europę, czy rzeczywiście Polacy mają takie wrażenie, że oni są w stanie tę inwazję zatrzymać, czy też raczej uciekają się do zabobonnych aktów, typu na przykład różaniec na granicach, który ma w sobie jakieś takie wrażenie głębokiej beznadziei, bezradności. To znaczy, że musimy się uciec do Boga na przykład, że to nie leży w naszych kompetencjach, żeby powstrzymać tego rodzaju nawałnicę, tylko że zostaniemy przez tą nawałnicę zjedzeni. Tu stawiam kropkę i teraz... I teraz ja. Jak sądzisz? Tak. Ja myślę, że jednak ten różaniec to jest taka stara szkoła, no, by powiedzieć po prostu first old school. Takiego właśnie jednak trochę losu ofiary, który jedyny co ma do zaoferowania w przypadku konfrontacji z wrogiem, to oddać się w ręce Boga, modlić się. No i okej, no to jest jakaś forma. Ale ja jestem jednak zdania, że coraz bardziej przebija się to jest jakąś kontynuacją albo inną formą wstawania z kolan, czyli
raczej my obronimy Europę, to my będziemy tymi bohaterskimi zwycięzcami, którzy pokonają najeźdźców. Ja mam przekonanie, że ta narracja będzie coraz bardziej w Polsce popularna jednak. Mm-hmm. Wracając do wątku nekrofilii, czyli takiego zamiłowania do trupa. Zauważ, że ta współczesna kultura zaczyna się gdzieś pewnie w II wojnie światowej. I II wojna światowa jest najeżona trupami, prawda? Wszędzie trupy. Właściwie tylko trupy. Zobacz, Warszawa to są trupy w Woli na przykład, Powstanie Warszawskie, to trupy, prawda? Całe getto to są trupy. Te trupy związane z potem właśnie z Powstaniem Warszawskim i z anihilacją Warszawy, prawda? Trupy młodych ludzi. Potem mamy dalej, mamy tą całą masakrę na Wołyniu, która została ostatnio nam odświeżona w filmie... Kto zrobił ten film? Smarzowski. W filmie Smarzowskiego, prawda? Gdzie oglądamy to, jak tak. Polacy są mordowani, jak są obdzierani ze skóry, jak są gwałceni i tak dalej. Tam też trupy. Idąc dalej, to co było takie niesamowite ostatnio, to ta katastrofa w Smoleńsku, ale idąc za katastrofą w Smoleńsku, te obrazy tego rozczłonkowanego samolotu i wśród nich te trupy. Nie wiem, czy ty widziałeś te zdjęcia. Nie widziałem. One krążyły w internecie też. Ja wiesz, jakieś takie wystające gdzieś nogi. Tak. Przysypane jakimś takim szarym popiołem. Trupy ludzi wśród tych walizek i tak dalej. To są te trupy, teraz te nasze narodowe trupy. To są te trupy, z których jesteśmy dumni. Prawda? I zauważ, że chwilę później zaczęło się składanie tych ciał do grobów, które wiązało się z szeregiem różnego rodzaju problemów. Pierwszym problemem, który cały czas wraca, prawda, jak taki rodzaj właśnie zombie, to jest ten problem z identyfikacją ciał w Moskwie. To, co mówiła pani Kopacz, prawda, że tam pojechała, że to wszystko było przekopane, zidentyfikowane i tak dalej. Okazuje się, że tam były różnego rodzaju nieprawidłowości. W gazecie w gazecie prawnej był duży wywiad z lekarzem, który był tam na miejscu, który opowiadał o tym, jak te ciała, czyli jak trupy były identyfikowane, jaki tam smród panował w tych kostnicach i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, opowieści o trupach związanych ze Smoleńskiem są bardzo graficzne, wybujałe, nie? Budzące wyobraźnię. Teraz dalej, te ciała przyjeżdżają do Polski, są złożone do grobu i rok później, czy kilka lat później, prawda, zaczynają się pojawiać różnego rodzaju doniesienia o tym, że być może ciała zostały pozamieniane, że gdzieś w jakiejś trumnie jest głowa kogoś innego, że być może tam leży gdzieś noga, a tam jest ręka i tak dalej, i tak dalej. Zauważ, że państwo decyduje się na ekshumację tych zwłok, mimo że rodziny osób, które zostały tam pochowane, się na to często nie godzą, czy tak. Część przynajmniej rodzin tak. Się na to nie godzi, natomiast państwo uznaje, że te ciała, te trupy są własnością narodową. A jaki w ogóle jest cel tej ekshumacji? Co ona ma przynieść? Bo nie śledzę tego za bardzo, bo już po drugim wątku różniącym się skrajnie od pierwszego w przypadku komisji smoleńskich, ja w ogóle przestałem się tym tematem interesować, więc ja nie wiem, co przyświeca tym ekshumacjom, jaki cel? Wydaje mi się, że cel tutaj jest dwojaki. Taki deklarowany wprost, czyli to, że poszukujemy dowodów na to, co tam rzeczywiście się stało, czyli być może, że był zamach. Szukamy dowodów zbrodni, tak? Zaplanowanej zbrodni. Dokładnie, ale wydaje mi się, że drugi taki mniej może wypowiedziany wątek to jest to, że my przejmujemy te trupy, to jest moja interpretacja, przejmujemy te ciała i te trupy jako naszą własność symboliczną, to my się nimi zajęliśmy. Czyli takie to, trochę mówiąc... To my za nie wzięliśmy odpowiedzialność i to my je ponownie złożymy do grobów, gdyż we właściwym porządku we właściwym, rozumiem, tak? Gdyż to one nas uświęcają, nie was. No bo to, wyście tak, bo to je wrzucili po prostu do tych trumien tak, jak leci. Jak groch z kapustą. Natomiast to my tak naprawdę przejmujemy jakby to odium, które te ciała, prawda, stworzyły, to święte odium,
i to odium jest nasze. To okay. Jest, wydaje mi się, ten drugi taki niewypowiedziany wątek. Brzmi to dla mnie dość wiarygodnie w sumie, jakby się nad tym zastanowić. Czyli inaczej mówiąc, ciało, trup staje się narzędziem walki politycznej, takim orężem, który staje po naszej stronie. Jeżeli trupy są po naszej stronie, to znaczy, że sprawiedliwość i prawda jest po naszej stronie. Zauważ, że ten sam wątek pojawia się w momencie, kiedy na płotach w miastach różnego rodzaju, tak, pojawiają się zdjęcia trupów płodów. To płody, prawda, stanowią element przeważający mogą o słuszności trupy, ludzi, być którzy... trupy płodów? No tak, tak, oczywiście, że tak. Płodów, no już płodów. Tak. Płodów, no płodów, tak, tak? Czyli tak zwanych nienarodzonych dzieci. Że te trupy płodów stają się argumentem na rzecz osób, które uważają, że aborcja powinna być nielegalna, prawda? Czy że aborcja jest złem. To są nasze trupy. Zauważ, że przeciwnicy aborcji, prawda? Czyli obrońcy tak zwanego życia, tak, posługują się właśnie trupami, co jest dość wymowne, i to oni stawiają na cmentarzach, czy optują za tym, żeby na cmentarzach stawały symboliczne groby nienarodzonych dzieci, prawda? Pomordowanych przez matki. Zauważ, że tutaj jest bardzo wyraźnie widać to, że trup stanowi o prawdzie moralnej, gdyż to trup jest dowodem na to, że obrońcy życia mają rację, a nie kobiety, które przecież dokonały tego morderstwa na tych dzieciach czy na tych płodach. Czyli skoro trup jest po naszej stronie, to znaczy, że prawda jest po naszej stronie, a nie po stronie tych kobiet. Ale wiesz, no, granie trupem również jest... też po drugiej stronie, jeżeli możemy mówić znowu o jakiejś stronie jednej, stronie drugiej. No. Wracając, nawiązując do tego różańca wokół granicy i tego fotomontażu, na przykład zdjęcia tego trupa, tego małego dziecka, które dziecka uchodźczego. Małego ciała, które po prostu na brzegu leży, a jest ten, więc jest jak gdyby druga strona też używa tej samej jakoś, no nie wiem, nomenklatury. Absolutnie, znaczy ja uważam, że ten popęd do trupa, czyli do tego, że jesteśmy ofiarą... Czyli to, co powiedziałeś, że on uświęca, jakby dodaje jakieś dodatkowe, nie wiem, właśnie, no uświęca tak naprawdę wartości, które my sobą reprezentujemy, to ten trup jest niezwykle ważny, żeby, no nie wiem co, mieć argumenty w rozmowie, że my również mamy trupy i ofiary po swojej stronie. Zgadza się. Bardzo dobrze to widać. Nawiązałeś do trupów uchodźców, prawda? To są takie trupy, które też nas nawiedzają symbolicznie poprzez zdjęcia w prasie, poprzez obrazy w telewizji i tak dalej, czyli te ciała wymywane na plażę osób, które próbowały przedostać się przez Morze Śródziemne. I zauważ, że tutaj też jest podział, jeżeli chodzi o sposób traktowania tych trupów. To znaczy, jedni uważają, że te trupy to są w jakimś sensie nasze trupy właśnie. Czyli one usprawiedliwiają naszą postawę, no bo są trupami. Natomiast drudzy uznają, że to nie są trupy. Rozumiesz? Niejako nie podchodzą do tych ciał z taką samą atencją, jak na przykład do ciał w Smoleńsku, czy nie wiem, czy do ciał z II wojny światowej, prawda, to nie są już te trupy, to są jakieś inne trupy, to są niejako trupy podrzucone, to są takie trupy nieprawdziwe, rozumiesz? Trupy teatralne. Trupy teatralne właśnie, że to nie są niejako ciała ludzi, tylko to są jakieś, jakby to powiedzieć, to są atrybuty wojny psychologicznej niejako. Rozumiesz? One są nam podrzucane na złość. Rozumiesz? Po to, żeby nas sprowokować do czegoś. Ale nie są to ciała czy trupy ludzi, którzy rzeczywiście cierpieli. Tylko którzy słusznie być może ponieśli śmierć, karę za to, że chcieli nas najechać. To nie są, inaczej mówiąc, to nie są trupy. Po prostu. No tak. No nie, na przede wszystkim one nie są nasze. Nie są nasze. Nie są nasze. I teraz, jako że możemy już powoli zakończyć tę rozmowę bez jakiegoś tutaj wielkiego wniosku, to jest raczej taka rozmowa, która ma wzbudzać myślenie, zastanawianie się nad tym, czym jest trup we współczesnej kulturze. Dochodzimy do tego trupa, który jest trupem sprzed kilku dni, czy właściwie obawiałem trupem się, że z teraz. Do tego dojdzie. Czyli ciało, spalone ciało, tak. Piotra S. Jak to się określa w prasie. Ten zbitek Piotr S. w tym wszystkim.
jakoś strasznie mnie kłuje, no gdzieś pod skórą mi nie daje spokoju, no bo to jednak wiesz, sformułowanie Piotr S. No raczej tyczy się kryminalistów, tak? Ja rozumiem, że my tutaj że wszyscy chcą tutaj zachować jakieś standardy i nie wskazywać z nazwiska tego człowieka po to, żeby nie wiem, tej rodzinie też jakoś dać spokój. Chociaż mam wrażenie, że ta rodzina już spokoju nigdy nie zazna, bez względu na to, co się będzie mówiło. Więc ten zbitek Piotr S. mi się bardzo w tym wszystkim nie podoba. No ale to no, ja nie powiem szczerze, nie czuję się na siłach, żeby cokolwiek komentować, jeżeli mówimy o świeżych trupach, Rafał, wiesz? Ja rozumiem, że to jest trudne, natomiast oczywiście pomijając wielką tragedię tej rodziny, tego człowieka, ja właściwie tylko chciałem się odnieść do tego, że tutaj mamy przykład właśnie takiej ofiary, czy takiego trupa, który symbolicznie zostanie przeniesiony na nas wszystkich, którzy dziś jesteśmy w opozycji, powiedzmy. Tak, tak. I to my wszyscy jesteśmy reprezentowani przez tego trupa. To znaczy de facto on pokazał, do czego my wszyscy mamy popęd. Znaczy my wszyscy chcielibyśmy być dzisiaj Piotrem S., gdyż tacy czujemy się właśnie napiętnowani, tacy czujemy się zaszczuci, prawda? Nasze prawa są tak bardzo nierespektowane, że on to wreszcie wyraził. Wreszcie mamy inaczej. My wszyscy chcielibyśmy nim być, co raczej jest pewnego rodzaju ulga, że znalazł się ktoś, kto w jakiś sposób swoją własną śmiercią zdefiniował nasz opór. Mam takie wrażenie, bo no nie, chyba jednak Piotrem S. by nie chciał być tak naprawdę. No nie. No, ale to powiedziałeś. Że nie chcielibyśmy być. A, nie chcielibyśmy być. Znaczy nie, ja powiedziałem odwrotnie. Ja powiedziałem, że ta euforia, z jaką odnosimy się do tego aktu, euforia, mówię, w taki bardzo duże emocjonalne uniesienie, pokazuje, że w zasadzie wiele osób mówi tak, ja też się tak czuję. Być może nie posunąłem się do takiego ekstremum tylko dlatego, że nie wiem, że jeszcze inaczej walczę, ale to we mnie także jest. I w związku z tym Piotr wzbudza we mnie wielki podziw i szacunek. Tak. Mało tego, przepraszam, mało tego, to jest nasz trup i wam wara od niego. Dokładnie. Czyli dokładnie odwrotnie jak w przypadku Smoleńska. Tam są nasze trupy. Tam są nasze trupy i wara wam od tych trupów wszystkich. I żeby zakończyć to na pozytywnej nucie, myślę sobie, że jeżeli papież kiedykolwiek mówił o cywilizacji śmierci, to zastanawiam się, do jakiego stopnia myślał właśnie o Polsce, która ma tego rodzaju popęd do śmierci, do tego, żeby śmierć była najważniejszym ogniwem spajającym nas w naród. Oczywiście nad tym wszystkim, i chyba to jeszcze trzeba powiedzieć jako kropkę nad i, nad tym wszystkim wisi na krzyżu ciało zmaltretowanego człowieka, Jezusa Chrystusa, prawda, które w każdym kościele spogląda na nas już jako trup. Ja osobiście namawiam jednak do tego, żeby stawiać na życie, na przyjaźń, na serdeczność i na radość, do czego namawiam. Jutro idę z kwiatkami i ze zniczem na cmentarz, wybiorę sobie przypadkowy zupełnie grób, który w żaden sposób nie ma ze mną nic wspólnego. I tam zapalę świeczkę. O. Ja z kolei dzisiaj idę zbierać cukierki z dziećmi. Dziękuję bardzo. Rafał Betlejewski, Rafał Kulpiński, pracownia Betleja. Zapraszamy do subskrypcji i udostępniania tego filmu. Pozdrawiamy.